Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejne odcinki 100 Dzieci Express. Pamiętajcie o stawianiu komentarzy, łapek w górę, jest to niezmiernie ważne, ponieważ YouTube zmienia algorytmy, pewnie o tym słyszeliście. I ciężko jest, jeżeli chodzi o powiadomienia. Wiem, że wiele osób ich nie dostaje, bo cały czas mam zapytania na ten temat, ale ogólnie, jeżeli mielibyście też z tym problem, pamiętajcie o tym, że zawsze możecie odsubskrybować, zasubskrybować od razu, od nowa i wcisnąć dzwoneczek, wtedy te powiadomienia, których nie dostajecie, prawdopodobnie dostaniecie. Czyli po prostu wszystko się naprawi. Więc jeżeli macie taki problem, nie zapomnijcie o tym, nie zapomnijcie o zostawieniu komentarzy, łapek w górę, bo wtedy wiecie, jak ktoś subskrybuje, to być może mu się gdzieś tam w polecanych pojawi ten film i będzie wiedzieć, że jest nowy odcinek 100 Dzieci Express. A ja już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Instagram odwiedźcie, ponieważ cały czas powoli dążę do 10 tysięcy obserwujących na Instagramie, bo wtedy będę mieć naprawdę większe możliwości, jeżeli chodzi o, nie wiem, umieszczanie linków, relacji na przykład, żeby po prostu z Instagrama Wam tutaj wrzucać linki do najnowszych odcinków. Pewnie też to dla Was byłoby wygodne, jeżeli byście nie dostawali powiadomień, więc jeżeli nie jest to problem, jeżeli chcecie zobaczyć, co u mnie słychać na Instagramie, to wbijajcie, wszystko znajdziecie w opisie. To Dzieci Express. Gdybyście nie wiedzieli, o co chodzi w naszej rozgrywce, jest to przyspieszone 100 dzieci, w którym zasady są bardzo, bardzo takie, no, nie powiedziałabym nawet, że uproszczone, ale po prostu wszystko działa nam sprawniej, żwawiej i nie musimy się męczyć w tej rozgrywce, czyli między innymi dzieci muszą po prostu piątki osiągnąć, ciąża trwa tak naprawdę 2 dni simowe, noworodek żyje nam 1 dzień jako noworodek i przechodzi do dziecka i tak po prostu idziemy w celu osiągnięcia 50 maluchów. A póki co mamy 2 tutaj dzieci, Weronikę oraz Olgę oraz Agnes i Dorothy. Jeżeli chodzi o ojców, to tam zawsze staram się Wam ich pokazywać w trakcie montażu, bądź macie ich wypisanych. Są to ojcowie, którzy pochodzą z moich rozgrywek i tak mniej więcej będziemy sobie ich dodawać. Tych, co uda mi się oczywiście odzyskać, bo wiecie, że ja kanał już trochę mam, więc tutaj nie wszyscy od razu mogą zostać tatuśkami. Niestety mamy cały czas ponurą pogodę. Jest wiosna, teraz będziemy przechodzić do lata i Scarlett tutaj się udała po to, żeby zaciążyć. O, widzę, że mamy jeszcze tutaj Sławomira Roseville i Helenę Roseville i ogólnie mamy sobotę. Nie ma co marnować czasu. Urocze zapoznanie. Wprawdzie teraz będziemy mieć tylko i wyłącznie jedno dziecko, nie bliźniaka, ale zawsze to jest jedno dziecko do przodu, więc warto sobie tutaj to wykorzystać i na tatuśka bierzemy sobie Antoniego. Jeżeli chodzi o Antoniego, jakbyście go nie znali, jest to mąż Avril z 3. pokolenia RWDG, czyli romantyczki, mąż. Jest to w sumie ojciec Kurta i on jest simem, który pojawia się w sumie tak na chwilę, bo on miał swój interes w ogóle w tym związku z Avril, między innymi taki, że po prostu chciał się wkupić do bogatej rodziny, znanego muzyka Billiego Joe. Billy Joe to tutaj stoi właśnie, nasz punkowy muzyk. Z mniejszym bądź większym skutkiem mu się to udało, on tak naprawdę nigdy tej Avril nie kochał i Avril zaszła z nim w ciąży będący nastolatką. On jest simem dorosłym, więc tutaj już mamy z nim urocze zapoznanie. Ja mam nadzieję, że wszystkie relacje romantyczne tak zostały już zlikwidowane. Bierzemy sobie go oczywiście do naszego domu poprzez emeczkę. Emka to klawisz, który jest skrótem do podróży. Mówię o tym dlatego, że zdarzyły się osoby, które po prostu o tym nie wiedziały i wypytywały się o to, więc żeby nie było wątpliwości, to Was tutaj w tym temacie doinformuję. I jesteśmy... A gdzie jest Antoni? Mieliśmy z nim być. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Coś trzeba na... A czemu wy macie... Aha, bo zmarła nam Simka. Weź ty w takim razie nakarm to. Tutaj nam zmarła Patrycja. Może ją ożywimy, może nie. Już wiecie, to nie jest aż tak istotne, bo mieliśmy dyskusję na ten temat. Ja stwierdziłam, że w sumie fajniej byłoby ożywiać, bo byłoby naprawdę dużo, dużo ciekawiej. Bąble będę musiała... Antony śpi? A, to za chwilę go weźmiemy, ogarniemy do domu, nie ma problemu. Bąble są głodne, ale tak, ja podam im po prostu śniadanie jakieś, naleśniki na przykład. Wy macie... Dobra, ty nakarmisz, tobie brakuje towarzystwa, chodź sobie tutaj też oglądaj aktualny kanał. Właściwie wy wszyscy sobie oglądajcie aktualny kanał, bo zaraz wyślę nam ich do tego, żeby...
zarabiały nam dzieciaki, bo jak wiecie, dzieciaki na łowieniu zarabiają najwięcej, nastolatkowie już nie, ale dzieciaki tak, więc tutaj ich będę sobie chciała wykorzystać do tego. Jeszcze jedna uwaga, bo tutaj powinnam mieć, ale chyba nie mamy postarzania, Dzień Miłości, Scarlett rodzi, nie było informacji o tym, że już niedługo się starzeją, bo w momencie, kiedy jest informacja, że maluchy mają się niedługo starzeć, to ja ich, wiecie, postarzam sobie automatycznie sama. Sąsiedzka bójka. Boże, to święto jest chyba najgłupszym świętem z wszystkich, jakie doszły w ogóle w czterech porach roku. No musicie przyznać. A! I jeszcze jedno. Jakby ktoś był nowy na kanale, nie widział wszystkich odcinków, przypominam, to jest nasz dom, który zbudowałam ja. On będzie jeszcze oczywiście rozbudowywany, bo mamy dużo dzieci i te dzieci muszą się gdzieś pomieścić. Ale dzisiaj, jak mówię, jest dzień, w którym głównie będą mi zarabiać, więc liczę na to, że trochę tego hajsu nam powpada. Możecie rozmawiać o zainteresowaniach w międzyczasie ze sobą? Cokolwiek? Żeby to towarzystwo wam też szło, dziewczyny? O, Scarlett zrobiła jedzenie, postawimy je tu. I tak, no dobra, ja im kazałam rozmawiać, a one mają zjeść, więc to też takie mądre z mojej strony. Weź porcję. Wy się już tak nie smućcie tą Patrycją. Nie ma sensu, dziewczyny. Zjedzcie sobie. Scarlett jeść nie potrzebuje. Scarlett zostanie pewnie wysłana do ogrodu, ale widzę, że nic tutaj specjalnie nie mamy takiego, co musielibyśmy zrobić. Pory roku wiosna, czyli to jest ostatni czas, kiedy te rzeczy mogą nam rosnąć. Tu musimy się udać. Ale dziwnie się zasadziły te rośliny. Trzeba je przenieść. Wpisujemy sobie kod. Ctrl-Shift-C, BB... Move object, czyli mowę obiecytysy, on, nie musi być on, może, nie musi, ja mam po prostu przyzwyczajenie ze starszych części The Sims, kiedy to on być musiało, ale jak powtarzam, nie musi być, więc to nie jest jakimś takim obowiązkiem to wpisywać. Tylko ja wolę to robić, bo w momencie, kiedy bym przestała wpisywać, to potem bym w pewnym momencie miała takie what the fuck, grając w starsze części The Sims, że co chodzi i dlaczego mi to nie działa, więc zostało to wpisane. Tutaj jeszcze sobie zrobimy tak ciemniej, żeby było. Dobra. I włączamy tryb życia. Scarlett, tutaj będziesz sobie pielęgnować, oczywiście tu też będziesz O, co się stało z tym oknem? No. W ogóle może byśmy to otynkowali tak w środku, bo chociaż cegłą zrobili, bo tak trochę brzydnie, nie? Uwielbiam ten stolik, że tutaj tak stoi, w ogóle na serio kocham, tutaj później będzie stał normalny telewizor, jeszcze kanapa, to planuję zrobić, ale najpierw chciałabym jakoś te sypialnie dzieciom bardziej ogarnąć. I w momencie jak zjecie, to nie tak dobrze, jejku, chcę już wiosnę, bo jest tak ciemno tutaj, że ja naprawdę praktycznie nic nie widzę, co się dzieje. Tutaj mamy najbliżej łowisko, ale ktoś tutaj łowi. Wy możecie dwie pójść tutaj na ryby, ale im dam ze dwa razy, bo im już chyba jako wędkarstwo to po prostu idzie. Natomiast purchlaczki najmłodsze, to dlerki pójdą sobie na ryby tu i one powinny mieć chyba umiejętności myślenia, się im powinny rozwijać wtedy. Ale czekajcie, najpierw skorzystaj. Weź prysznic. I ty chyba też to zrobisz, bo wy jesteście tutaj najważniejsi, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Wasz humor musi być dobry. Dobra. Scarlett się przebrała w kombinezon i idziesz tutaj sprzedawać miód. A dziewczyny wysyłam, tak jak już wam wspomniałam, tutaj w to miejsce, żeby poszły na ryby. Obie. Będziecie z landgrabem łowić. Chociaż lepsze byłoby to bliżej, nie? Ale to już te nastolatki... I czemu wy nie idziecie tutaj łowić ryb? Idź na ryby. Właśnie. Co, ty nie chcesz iść na ryby? 18. Dobra, i możemy chyba już Antoniego do nas zaprosić? Już myślałam, że znowu będzie śpi. No to by było trochę takie, wiecie, nie fair. Scarlett, może zmień strój na jakiś taki ładniejszy, nie wiem co będzie ładnie, a chodź w tym, ten jest dosyć fajny. Jest ofiara nasza, czy ofiara, zaproś do środka. Tu co mamy? Granat zasadzony, granat rośnie na zimą. No to na niego sobie trochę poczekamy.
O, widzę, że trzeba będzie naprawić prysznic. Ale najpierw robimy tutaj romantyczne oczaruj. Ja specjalnie nie maluję obrazów. Powtarzam jeszcze raz, jakby ktoś pytał. Specjalnie nie maluję obrazów, bo nie chcę aż tak szybko sobie tutaj zarobić, a Scarlett już ma tak rozwinięte te umiejętności, że wiecie, zero zabawy by było. Wyznaj zauroczenie. Wiem, że Bąbelek płacze. Właściwie oba płaczą, ale może wytrzymają tyle, aż zrobimy tego malucha. Wątkujecie? Ty idziesz? Ty już wątkujesz? Ty biegniesz? Ty z opuszczoną głową jeszcze tutaj. Okej. Jezu, jak te bąble mi płaczą! Wyznaj zauroczenie! 100 bąbli challenge! Pochwal wygląd. O, co ci nie pasuje? Hej! No dobra, to może ja przewinę je? Skoro on nie chce z nami na razie rozmawiać, to dajmy mu posiedzieć. Nakarm, karm piersią, nakarm, karm piersią. O, widzę, że Barabara nam się nie spodobało. Okropne święto, szansa na bliźnięta. O, niewielka szansa, bo nie mamy miejsca w rodzinie. Odsuń się! Zmień brudną pieluszkę. A my musimy zobaczyć, czy udało nam się zajść w ciążę, więc idziemy tutaj do ciąży i mamy dziewczynkę! Ho, 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 jak się cieszę. Ciąża, trzeci trymestr. W takim wypadku. No, zaszliśmy w ciążę, to wiemy, co mamy zrobić. A wy tutaj wędkujcie. Póki możecie. Mam nadzieję, że wy też będziecie wątkować. Na wszelki wypadek daję dwa razy, jakby wiecie, coś się stało, im się anulowała interakcja. I Scarlett, skorzystasz, naprawisz. Tutaj, jeżeli chodzi o rośliny, to chyba wszystko mamy. No, chyba tak. Wydałoby może jeszcze jakieś zdobyć, coś ciekawego. Mamy truskawki, mamy pietruszkę, truskawki, stokrotki, krzak różany, chryzantemy i tak myślę, czy może gdzieś... Zjedz, zjedz, podaj, przyrzuć, weź resztki, piecz, gotuj, otwórz, zatrudnij, ulepsz, przygotuj obiad na wynos. Gdzieś może by się nam udało zatrudnić, Boże, zakupić jakieś takie ciekawe rzeczy, wiecie, do sadzenia, jakieś nowe rośliny. Tylko w tych budkach chyba tego nie mamy. Kup świeże ryby, a tu jest kup artykuły dla zwierząt, kup karmę. Tutaj mamy tylko ryby. Ale gdzieś mi się wydawało, że coś było takiego, że można było kupić owoce, ale to chyba było w San Myshuno. Ja się chyba wybiorę teraz do San Myshuno jeszcze, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego mamy. I Scarlett, sobie weźmiesz resztki. Halo? No, sprzedawaj! Widzę, że... widzę, że nic z tego. A możesz podejść do tego drugiego? O, jest, 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 jest! Kup płody rolne. Poresetowałam i wyszło. Kiedy nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I się, wiecie... Testuję, to co? Według kosztu chodźmy. Granat mamy, gruszkę możemy wziąć, wiśnie fajnie by było, winogrona fajnie by było. Pomidor, ziemniak, jeżyny mamy. Ale weźmy sobie jeszcze może jedną gruszę, ze dwie wiśnie, ze dwa winogrona, truskawki są takie dla nas mało interesujące, grzyb, marchewka. Czy coś jeszcze? Winogrona, dwa cytryny. Czy chcemy drzewo cytrynowe, cebula, pomidor? Możemy w sumie pomidory sobie zasiać, ziemniaki. Też takie obiadowe, nie?
marchewkę. Dobra. Dobra. I wszyscy są pewnie padnięci. Zaraz, zaraz. Ogarniemy. Ty, jako że nie byłaś w łazience, to masz pierwszeństwo tutaj. Ty idziesz się wykąpać. I tutaj będziesz oczekiwać na jedzenie. Ty też będziesz oczekiwać na jedzenie. Co ty miałaś tutaj? Aha, utnij sobie leniwą drzemkę. Bąbelki. No bąbelki, wiecie co, usiądźcie sobie tu. Wy się czujecie stosunkowo dobrze. Mamuśka zaraz wam powinna jedzenie zrobić, ale mamuśka się nie czuje dobrze. To chyba wam nie zrobi. Otwieramy. Czy macie coś dobrego tutaj? A jest, karb błotny, ich sobie zjedzą. Co? My się będziemy z tym męczyć. Ty się idź wyspać, Scarlett, bo widzę, że jesteś nie do życia. I bąbelki wszystkie sobie zjedź. Chociaż wiesz co, chodź tutaj i nakryj do stołu z na przykład eleganckie nakrycie, pustynny obwódki grochy. Chodź, zobaczymy te grochy. A ty tu podejdź. Trochę tego nałowiła, ale jeszcze je wybiorę do tego, żeby łowiły. W sensie zmuszę do tego. W sumie możesz już wstać. Pospała chwilę, ale wiecie, w tym czasie trochę się jej energii podbudowało. Do łazienki pójdzie, ta już będzie wychodzić. Jak ty masz na imię w ogóle, Agnes? Jezu, ja nie pamiętam tych imion tych dzieci. A powinnam pamiętać? Nie, chyba nie powinnam. Jezu, myślałam, że Scarlett naga schodzi. Chodź już, nie jedz. Uspokój dziecko. No, tą też możesz. Nie, może nie przewijać, ale rozmawiaj, przytul i kołysz. To kto? No nie wiem, kim jesteś, ale nie podoba mi się. Ty sprzątniesz tutaj, a to odłożysz. W sumie nastolatki to się do niczego nie przydają. Te trzy mogłyby pójść do pracy, ale wiecie, no tak średnio. Chociaż jak wystawię rośliny, to może one nam zasadzą. Tylko to mamy na jesień. Szklarnia większa by się nam przydała. Czekaj, ty się zajmujesz dziećmi. Ty nakarmisz nam krowokwiaty w tym czasie. Jesień i wiosna. Lato. O, pomidorki będą dobre. Pomidorki tutaj sobie powsadzamy. Jesień, wiosna. Lato. O, wiśnie też chcę. Dzień się nam kończy. Wrócę tutaj, dziewczyny. Niech też pójdą spać. Ty miałaś iść spać. I popatrzymy sobie, czy udało nam się cokolwiek fajnego zarobić. Kwota wyjściowa 2017. Ty nie masz nic. Ty masz złowione tutaj dwie złote rybki. To coś. To jest na regał z książkami, więc wiesz, to jest nie do sprzedaży. Bąble. Ty masz za 21. 2500. 6. I 7. No tak kiepsko. A powiedz mi, co ty masz za nadrzędne. O, u ciebie bieda. Ja widzę, bieda. Coś nam się nie poszczęściło na tych łowach, ale i tak nie jest źle. 4000 to... Kochani! Przecież to luz. Jezu, Olga dalej łowiła! Zapomniałam o niej! Fuck! Olga, sorry, że cię dręczę. Chodź już do domu. Dziecko drogie. Dziecko drogie, ty weź się nie wygłupiaj nawet. Bąbel się zesiuśkał, to zmieniamy brudną pieluszkę. Patrycja nam przyszła pomóc. Pieluszkę byś brudną zmieniła, Patryśka. Czemu nie śpisz? O, jaka Patrycja miła. Sprzątana w domu. Patrycja! Gnomie ty! Potem pójdziesz tutaj to naprawić. Młode się zajmą dziećmi, czyli ty będziesz tutaj rozmawiać, przytulać, podrzucać, kołysać. Ty to samo. Rozmawiaj, przytulaj, kołysz i podrzucaj. Później z tego co wiem się łazienka zwolni, więc sobie skorzystasz, weźmiesz prysznic. Tutaj reszta ciężko powiedzieć.
Otwórz, co my tutaj mamy na śniadanie. Zostało dwie porcje, więc wy dziewczyny sobie zjecie tutaj ostatnie dwie porcje tego śniadania. A potem standardowo pójdziecie na... Chociaż nie, no w taką pogodę to nawet ja nie jestem aż takim chamem, chyba żeby zmuszać. Dobrze, że mamy te dziewczyny tutaj nam pomogą. Burzowe lato. Ale z racji tego, że mamy lato, to musimy się ogarnąć tutaj z tymi roślinami, bo te, które nie wymagają nam trzymania w środku, możemy wyciągnąć. Czyli te trzy. Czyli taka wymiana, nie? I te trzy wyciągnę. I tutaj patrzymy. Tutaj mamy pory roku wiosna, to chowamy. Pory roku wiosna, to też chowamy. Aha, chyba nam nie starczy miejsca. Jesień i wiosna, no to też musimy schować. Trzeba więcej miejsca. Przesadzamy do szklarni, nie? O, wyciągamy. Może ja te szklarnie trochę poszerzę, w sumie czemu nie? Więcej miejsca. Wydłużyła, nie? Ale styl piękna! Wciąż mi się podoba. Mam nagrobek, tu nagrobek. Tu jakieś rośliny rosną. Spoko. Kotę sobie przeniesiemy tutaj. I chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o rośliny. Już nie będę przesadzać z ich ilością. Bo też nie ma co. Ale burza straszna. Ty może też sobie coś zjedz? A ty, młoda panno, nie wstajesz? Chodź. Wszyscy tutaj mają obowiązki. Może ja coś wyciągnę jeszcze dla nich. Tutaj mamy omlet 2. O, to wy to sobie zjecie. Widzicie, lubię te resztki, bo można tutaj kazać pozostałym zjeść. A ty jak zjesz, to sobie skorzystasz, weźmiesz prysznic. Dziewczyny, jest burza. Ja niby chciałam jej wysłać zarabiać, ale w taką burzę to już sama nie wiem, czy powinna. O, w każdym razie, Scarlett, pójdziesz nakarmić tutaj nasze... dziwne rzeczy. Teraz włączę chyba tryb życia, bo ja nie będę ich zmuszać do biegania, czy tryb życia, ogólnie wolną wolę, bo nie będę zmuszać chyba tych dzieciaków do biegania w taki deszcz, w taką burzę, bo to trochę już by była patologia. Hej, podobno ty i Stanisław Maślanka się lubicie. Nie wiem, kim jest Stanisław Maślanka. Ale już no nie będę ich zmuszać, niech sobie robią co chcą. Dziewczyny, macie wolną rękę. Zadbajcie o siebie, jakoś. No, możecie nam pomóc. Zmień brudną pieluszkę. Skorzystaj. No i co? Pozostaje nam nic innego, tylko czekać, aż się nam pogoda zmieni. O, nie ma burzy! Dobrze, dobrze, dobrze. Cieszę się. Wiecie, co macie z tym zrobić? No właśnie, o tym mówiłam, że nie chciałam, żeby coś takiego się stało. O nie. Zwierzątek, przybłęda, burmistrz. O, jaki fajny kotek. Ale nie mogę adoptować w tym challenge'u, bo nam zabraknie miejsca na bąble, więc no nie. A wy, nie przydające się do niczego dziewczyny? Może tutaj jakaś pielęgnacja ogrodu? Zbierz cały plon, super sprzedaż, wymaga 8 poziomu umiejętności, sprzedaj liście. O, sprzedaj wszystko, chodź. Zaczął się poród. A gdzie jest, że już niedługo mają urodziny? O, jest! Sławomir i Helena mają wkrótce urodziny. Dobra, to robimy tak. Zanim zacznie się poród, to ja postarzę nasze bąble. Chodź, postaż, Scarlett, zaraz pójdziesz rodzić, tylko to jest ważne. Helena może się spodziewać. No tak, no bo to są dzieci Dave'a! Zapomniałam totalnie. A to i tak obojętne, bo zaraz je postarzamy do wieku dziecka.
I postarzamy to. Sławomir zmienił grupę wiekową. Nie ma tu Sławomir. I Scarlett urodzi dziecko. Skiwany, bo ma rodzeństwo. A co to za X? Chyba znacznik, że... Ale zrobiłam w topę, przecież powinnam do... No dobra, nieważne. Iść do szpitala i w ogóle... I miałabym zarobione pieniądze, jakbym sprzedała kołyski. Shit! Shit, shit, shit. Gratulacje, to dziewczynka. To będzie Barbara Roseville. Pozdrawiam wszystkie Basie. To nie jest w złośliwości, wręcz przeciwnie. I wiecie co, na sam koniec tego gameplaya, no to idziemy chyba do Kas. I robimy modyfikuj, stwórz Sima, postarzamy dzieciaki do wieku dziecięcego i zobaczymy, jak wyglądają dzieci Dave'a ze Scarlett. A później... Właściwie to na dzisiaj będzie tyle. No, w każdym razie tak wygląda... Ty jesteś kto? Ty jesteś Helenka. A tak wygląda siema tu Sławomir. I teraz przerabiam, widzimy się za chwilę. Już są przerobieni. Ja pomyślałam sobie, że nie ma sensu chyba jakoś tak mocno ingerować w ich stroje. W niektórych wypadkach po prostu tylko i wyłącznie zmieniłam kolor ubrań. I tak oto pięknym sposobem mamy tutaj naszą pierwszą, czyli Helenę Roseville. Dodam jej piegi, bo jakoś tak miałam ochotę. Stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądać. Jak mówię, niektóre stroje, w których wyskoczyła, są po prostu troszeczkę przerobione, żeby wyglądały O Boże, co ty masz na stopach? Żeby wyglądały po prostu lepiej. O właśnie, tak? A reszta jest przeze mnie zmieniona. Natomiast jeżeli chodzi o Sławomira, on wyskoczył w takich włosach i ja sobie pomyślałam, że fajnym rozwiązaniem będzie zostawić mu te włosy, bo ja rzadko kiedy mam takich z dłuższymi fryzurami Simów. Miał też okulary, pomyślałam sobie, że te okulary zostawimy, bo też okularników też nie miewam w swoich rozgrywkach, więc to będzie fajnym takim urozmaiceniem. W niektórych wypadkach po prostu stroje są takie, jakie były. I kochani, tym oto akcentem ja będę kończyć dzisiejszy odcinek naszego RWDG. O, rozdrabiaka. RWDG, co ja mówię? 100 dzieci. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapek w górę. Będzie mi mega, mega, mega miło, jeżeli to zrobicie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was oczywiście też na mój drugi kanał, Game Scarlett, gdzie znajdziecie więcej mnie, gdzie znajdziecie też zupełnie inne gry. Instagram w opisie, Facebook i wszystko chyba, co miałam wspomnieć, już wspomniałam Wam. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku 100 dzieci Express i trzymajcie się jeszcze raz cieplutko. Cześć!